Zadanie pierwsze. Wartość wyrażenia x kwadrat odjąć 6x plus 9 dla x równego pierwiastek kwadratowy z 3 plus 3 jest równe 1, 3, 1 plus 2 pierwiastki kwadratowe z 3, 1 odjąć 2 pierwiastki kwadratowe z 3. I tutaj, żeby wyznaczyć wartość tego wyrażenia, to po prostu pod x tu w tym wyrażeniu musimy podstawić za każdym razem x równy pierwiastek kwadratowy z 3 plus 3. Czyli tutaj na tej podstawie my otrzymujemy pierwiastek kwadratowy z 3 plus 3, całość do potęgi drugiej. I teraz zwróć uwagę, że ja to wyrażenie pierwiastek kwadratowy z 3 plus 3 podniosłem do potęgi drugiej, ale to wyrażenie zostało wzięte w najazd. No i teraz pytanie dlaczego? Dlatego, że ja do potęgi drugiej podnoszę całe wyrażenie. Dlatego muszę wziąć je w nawias. Gdybym nie wzięła tego wyrażenia w nawias, to okazałoby się, że ja do potęgi drugiej tylko i wyłącznie trójkę podnoszę. Następnie przepisujemy minus 6. No i oczywiście też w nawiasie, zamiast tego x tutaj w tym miejscu, podstawiamy pierwiastek kwadratowy z 3, dodać 3. No i plus 9 przepisujemy. I teraz musimy uprościć to nasze wyrażenie. Jak to zrobimy? Popatrz. Zawartość nawiasu musimy podnieść do potęgi drugiej. Czyli my tutaj dobrze byłoby, żebyśmy skorzystali ze wzoru skróconego mnożenia, a dokładnie na kwadrat sumy. Kwadrat sumy wygląda w ten sposób. A plus b w nawiasie, całość do potęgi drugiej, to się równa a kwadrat dodać 2 razy ab i dodać b do potęgi drugiej. Na temat wzorów skróconego mnożenia ja mówię na tym kanale, więc jeżeli jeszcze nie widziałeś tych filmów, to koniecznie zajrzyj do opisu nagrania. Znajdziesz tam link do mojej playlisty, w której omawiam właśnie najczęściej występujące na maturze wzory skróconego mnożenia. Tymczasem przejdźmy do rozwinięcia naszego pierwszego nawiasu. Korzystając tutaj z tego wzoru skróconego mnożenia, ja wiem, że ten pierwszy nawias to jest równy po prostu 3, dodać 6 pierwiastków kwadratowych z 3 plus 9. No i teraz być może zastanawiasz się tutaj, skąd mi się wzięła ta trójka. Popatrz, rozwiążę Ci ten nawias tutaj z boku. Mam pierwiastek kwadratowy z 3 plus 3, całość do potęgi drugiej. I teraz zgodnie z tym wzorem skróconego mnożenia, ja wiem, że ten nawias to jest pierwszy element do potęgi drugiej, dodać 2 razy pierwszy element razy drugi, no i dodać drugi element do potęgi drugiej. I teraz tutaj mamy takie wyrażenie. Mamy takie wyrażenie, w którym to mamy pierwiastek jakiegoś tam stopnia, no w naszym przypadku jest to pierwiastek stopnia drugiego, z jakiejś liczby. I teraz jeżeli mamy pierwiastek jakiegoś stopnia z jakiejś liczby, który jest podstawą potęgi, takiej potęgi, której wykładnik jest dokładnie taki sam jak stopień tego pierwiastka, to wyrażenie możemy zapisać również w taki sposób, że ta potęga znajdzie się, ten wykładnik potęgi znajdzie się pod pierwiastkiem. I w takiej sytuacji takie wyrażenie jest równe liczbie, która stoi pod pierwiastkiem. Czyli tutaj, jeżeli chodzi o ten wzór, to będzie liczba a, natomiast jeżeli chodzi tutaj o to wyrażenie, to stąd właśnie tu mamy 3. Następnie mamy 2 razy pierwiastek kwadratowy z 3, to są 2 pierwiastki kwadratowe z 3 razy 3, to są 6, czy to jest 6 pierwiastków kwadratowych z 3, no i 3 do kwadratu to jest po prostu 9. Przejdźmy teraz do rozwiązania naszego równania. Tutaj musimy teraz ten drugi nawias, czyli to, co mamy tutaj, przemnożyć przez wartość, która stoi przed nawiasem, czyli przez minus 6. Minus 6 razy pierwiastek kwadratowy z 3 to jest po prostu minus, czy są to minus 6 pierwiastków kwadratowych z 3, odjąć 18 i plus 9 przepisujemy bez zmian. I teraz na tym etapie musimy dokonać redukcji wyrazów podobnych. I zwróć uwagę, że tutaj 6 pierwiastków kwadratowych z 3 redukują nam się do 0. Dlatego my musimy wykonać następujące obliczenia. 3 plus 9 minus 18 i plus 9 to jest po prostu 3. Dlatego
Tutaj prawidłową odpowiedzią do tego zadania jest odpowiedź B. Ja wrócę tutaj jeszcze na chwilkę do tego, co tutaj opisywaliśmy. To zagadnienie to tak naprawdę są prawa, jakie rządzą na potęgach i na pierwiastkach. Na ten temat również mówiłam na tym kanale, więc zachęcam Cię do tego, żebyś zajrzał, żebyś zajrzała do opisu tego nagrania i znajdziesz w nim link także do playlisty, w której omawiam zagadnienia związane z potęgowaniem, pierwiastkowaniem oraz logarytmami. W tym odcinku to już wszystko. Pamiętaj, że w opisie do nagrań znajdziesz to nagrań, w których rozwiązuję wszystkie zadania z matury podstawowej z matematyki z maja 2020 roku. Znajdziesz link do tych zadań także w opisie do tego zadania.